Zespół Ludowy Baczyńskie Szarlotki teraz przed nami. Już są panie gotowe, dojechały faktycznie nieco spóźnione, ale to się nic nie stało. Jesteśmy cały czas otwarci i w takim trybie trochę otwartym i dynamicznym. Pani Julia Ozimek, zespół działa w Baczynie. Pani Julia Ozimek to instruktorka. Od 2019 roku, czyli stosunkowo świeży zespół z krótką historią, ale na pewno bardzo bogatym dorobkiem. W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, biesiadne, a także wojskowe, maryjne i okolicznościowe. Mówią o sobie, pragniemy być źródłem radości dla siebie i społeczeństwa. Dlatego śpiewamy. Swym śpiewem staramy się, aby nie zostały zapomniane teksty i melodie starych pieśni ludowych. Baczyńskie Szarlotki zaprezentują się w dwóch utworach, podobnie jak każdy z zespołów, który występuje dziś na konkursie Kresowiana 2024. Zielone Łąki to pierwszy utwór i drugi Włóczęga. Zielone Łąki, kompozytor i autor tekstu Nieznani, a Włóczęga, muzyka i słowa Czesław Wydrzycki. Zespół Kominek też już gotowy do śpiewania. Tak, panie pomachają, że słyszą, gotowe, tak. A tymczasem Baczyńskie Szarlotki pięknie wyglądają w chabrach, a chabry już kwitną, szanowni państwo. Jutro niedziela, warto wybrać się na spacer i ten chabrowy kolor poszukać już także dla siebie. Dwa utwory, trochę będziemy dmuchać i przekazywać naszą energię w górę, ale na razie wygląda to niegroźnie. Tak jak mówiłam, pogoda raczej zamówiona do końca wydarzenia. Nie czule tuliłaś i mówiłaś.
Śniegi